W ostatnim odcinku czeskiej serii Niskopodłogowca dowiecie się, do czego służy trzyszynowe torowisko tramwajowe w mieście, jaką funkcję pełni ten obiekt z ogromnym zegarem na elewacji, co może nas zranić wewnątrz pojazdu, a raczej się tego nie spodziewamy, oraz dlaczego nie przejechałem się międzymiastowym tramwajem. Jedenaście dni podróży. Siedem sieci tramwajowych. Trzy sieci trolejbusowe. Jedna sieć metra. Transport w Czechach. Tym razem znajdujemy się w Libercu, czyli nie za dużym mieście, liczącym 100 tysięcy mieszkańców. Miasto Sudet Zachodnich położone jest nad Nysą Łożycką w Kotlinie, gdzie najniższy punkt leży na poziomie 325 metrów nad poziomem morza. Różnice wysokości terenu są tu duże, a najwyższe wzniesienie w okolicy sięga nawet 1012 metrów. To góra Jeśtyt, położona na południowy zachód od Liberca, na której zboczu znajduje się kompleks skoczni narciarskich. Odbywały się tam zresztą zawody Pucharu Świata. Z kolei we Wratisławicach nad Nysą, które obecnie są częścią Liberca, urodził się Ferdynand Porsche. Tak, to ten Porsche. Ze sporymi wzniesieniami muszą radzić sobie tramwaje, obsługujące sieć o długości 21,5 km. Od początku, jako druga w Czechach po Pradze, była to sieć elektryczna, uruchamiana od 1897 roku. W sieci można wyróżnić międzymiastową trasę wąskotorową i miejską trasę szerokotorową. Choć w sporej części miejska sieć jest trzyszynowa. Całość obsługuje 5 linii, zabytkowa jedynka, dwójka, która jest skróconym wariantem trójki, oraz piątka, będąca miejskim wariantem międzymiastowej linii numer 11. Łącznie do obsługi linii wykorzystuje się 65 wagonów, a w zdecydowanej większości są to znane już nam Tatry T3 w różnych podtypach. Jest tu też tramwaj Evo 2, którego jednak nie spotkałem na mieście, a szkoda, bo to jeden z niewielu czeskich modeli tramwajów w 100% niskopodłogowych. Dlaczego część torów w Libercu składa się z aż trzech szyn? Nie kojarzcie tego jednak z szyną prądową w metrze, bo naturalnie normalna sieć trakcyjna też wisi nad torami. Początkowo cała sieć tramwajowa była wąskotorowa o rozstawie 1000 mm, zupełnie jak w Łodzi czy Toruniu. W latach 80. XX wieku pojawiła się jednak myśl unifikacji masowej produkcji nowych wagonów dla miast Czechosłowacji, w których dominowały sieci tramwajowe o rozstawie normalnym, czyli 1435 mm. W mieście rozpoczęto zmianę rozstawu na normalnotorowy, ale ostatecznie sprawa nie wykroczyła poza granice Liberca. W związku z tym na części sieci zachowano oba rozstawy szyn, żeby bez problemu trasować linie miejskie i międzymiastowe. Jakby nie było, tramwaje mają jednak inne rozstawy wózków i na wszystkich liniach nie mogą kursować. Wagony są nawet oznaczane rozstawem na przedniej i tylnej ścianie. Wewnątrz tramwajów jest też na stałe przyklejony wykaz przystanków na trasie dwóch linii, które może dany wagon obsłużyć. Linia międzymiastowa pozwala dostać się z Liberca do sąsiadującego z nim Jabłońca nad Nysą. Jak na odległości międzymiastowe, to nie jest długa trasa, bo ma tylko 12 km długości. Trasę pokonuje się w 32 minuty, co daje prędkość komunikacyjną 22,5 km na godzinę. Nie jest to więc trasa szybkiego tramwaju, a może tylko nieco przyspieszonego. Część międzymiastowa zawiera zresztą odcinki jednotorowe z mijankami, wijąc się wzdłuż Nysy Łużyckiej.
Na moje nieszczęście, w czasie wyjazdu trasa była remontowana, a do Jabłońca wzdłuż trasy tramwaju dojechałem tylko zastępczym autobusem. Trasa międzymiastowa ma wyremontowane fragmenty torowiska, gdzie szyny umieszczone są na specjalnych, stalowych podkładach w kształcie litery Y. Taką konstrukcję torowiska zastosowano w pobliżu budynków dla wytłumienia drgań powodowanych przez przejeżdżające składy. Torowisko przygotowane jest też do zmiany rozstawu szyn z wąskotorowego na normalnotorowy. W centrum Liberca, niedaleko Starego Miasta, zobaczymy charakterystyczny podłużny budynek z wielkim zegarem na elewacji. To symbol libereckiej komunikacji, węzeł przesiadkowy Fignerowa. Dookoła budynku zlokalizowano przystanki autobusowe, a ze 100 metrów dalej są też przystanki tramwajowe. Zatrzymuje się tu większość linii autobusowych w mieście oraz wszystkie tramwajowe. W obiekcie swoje miejsce znalazła Straż Miejska, punkt obsługi pasażera, automaty biletowe i obiekty komercyjne. Nigdy bym nie pomyślał, że komuś może przyjść do głowy umieszczanie grotów strzykawek w siedzeniach pojazdów komunikacji miejskiej. Liberec borykał się z problemem drobnych poranień pasażerów i ostrzegał o tym na plakatach w pojazdach. Jakby nie było, w przypadku zauważenia takiej sytuacji w pojeździe zawsze należy natychmiast powiadomić prowadzącego o zdarzeniu. A może czas na imprezę w tramwaju? W zeszłym roku wybrane piątki lub soboty trasą linii numer 2 wieczorem i w nocy kursował tramwaj imprezowy. Po selekcji pasażerów przez ochroniarza pasażerowie otrzymywali bilety od hostessy i mogli rozpocząć zabawę. Na końcu wagonu znajdował się barowy stół, za którym stał barman i DJ rozkręcający muzycznie imprezę. W przestrzeni pasażerskiej między siedzeniami naturalnie znalazło się dużo miejsca na parkiet taneczny. Zajrzyjmy jeszcze na jedną z pętli libereckiej sieci, Dolni Hanichów, gdzie znajduje się dodatkowy ślepy tor z kanałem przeglądowo-naprawczym, zapewne do doraźnych napraw podwozi wagonów tramwajowych. Ciekawe, czy te miejsca są w ogóle wykorzystywane? Kraniec linii 123 znajduje się przy najstarszym ogrodzie zoologicznym w Czechach. W 2019 roku zoo obchodzić będzie stulecie swojego istnienia. Obecnie na powierzchni 13 hektarów zgromadzono 160 gatunków zwierząt. Od samego początku istnienia do bram zoo docierają tramwaje. W ten sposób zakończyliśmy naszą podróż po 7 czeskich sieciach tramwajowych.
Jeśli nie widzieliście któregoś z wcześniejszych odcinków, to koniecznie zajrzyjcie do nich, a ja zapraszam Was na odcinek ekstra, w którym powiemy sobie więcej o tym, jak podróżować transportem publicznym po Czechach. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.